Nie wiem, czy pamiętacie, ale jeszcze rok temu, w 2022 roku, Backrooms to był jeden z największych tematów w internecie. Wielka, przerażająca przestrzeń. Niezliczona ilość poziomów. Strach przed byciem zapomnianym w tym miejscu i po prostu gigantyczna ilość kontentu, a także możliwości, aby fani tworzyli swoje rzeczy właśnie z Backroomsami powiązane. Aczkolwiek niestety kilka miesięcy później ta popularność spadła. Obecnie Backroomsy wydają się być w połowie martwe. Co się stało i dlaczego tak to obecnie wygląda? Co wpłynęło na upadek Backroomsów? A także ostatecznie, jak Backroomsy zostały zabite przez własną społeczność? Na te pytania odpowiedzi odnajdziecie w dzisiejszym filmie. Także cześć wszystkim, z strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie upadku Backroomsów, a także ich połowicznej śmierci, poniekąd wywołanej przez fanów Backroomsów. A tymczasem jeszcze mi zaczniemy ten odcinek, zostawcie kciuka w górę pod tym filmem, a także suba na kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, a także Spotify'a, będzie mi naprawdę bardzo miło, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. How much further, like? A little more. Yeah? Yeah. Whoa! Zatem zacznijmy od tego, iż od ery Backroomsów minęło trochę czasu. Jest to przykre. Nawet bardzo szczerze, kurde, aż mi łzy do oczu napłynęły, czekajcie. Dobra, więc od ery Backroomsów minęło trochę czasu. I ten czas Backroomsów skończył się szybko. Przerażająco szybko. I chociaż według Google Trends popularność Backroomsów nadal jest względnie duża, to można zauważyć, że temat ten zakończył się tak naprawdę jakieś 10 miesięcy temu. To właśnie wtedy wszędzie przestały pojawiać się w ogóle jakiekolwiek filmy Backroomsom poświęcone. No może ewentualnie co jakiś czas gdzieś tam pojawi się jakiś gameplay z jakiejś gry z Backroomsów, która w jakimś momencie jest popularna, ale prawda jest taka, że zdaje się, że Backroomsy zakończyły się pod koniec zeszłych wakacji. A dla mnie osobiście takim miejscem końca Backroomsów jest mój film o kolejnych 10 poziomach Backroomsów, gdzie omawiałem poziomy od 10 do 19. Wówczas sam pamiętam, że poczułem, że coś się kończy. I to już na etapie tego filmu, że te Backroomsy nie są już takie same i to tak przyszło w momencie, ponieważ przez całe, albo raczej większość wakacji 2022 roku właśnie robiłem filmy z Backroomsów i już wtedy poczułem, że coś się zmienia i to nie chodziło o wyświetlenia czy coś, tylko w tych Backroomsach coś się jakby zmieniło. I później faktycznie ludzie jakby o tym zapomnieli. Nawet odbiegając od tematu, patrząc na stricte kilka filmów o Backroomsach, które puściłem później, też nie cieszyły się jakąś mega popularnością, ale to nie jest temat. Nawet gdyby wyświetlenia były gorsze, to i tak nic takiego, bo film robiłoby mi się fajnie, ale coś było nie tak. Nie było czuć już tej zabawy płynącej z Backroomsów, którą czułem wcześniej, którą wszyscy czuli wcześniej. Jak gdyby z czego wzięło się to wszystko, że te Backroomsy nie są już takie same i być może przez pewien czas nie będą. O ile ten trend nie zostanie na dobre zapomniany, a myślę, że siłą rzeczy do tego to wszystko zmierza. I tutaj rodzi się pytanie, z czego się to wszystko wzięło i czy da radę to jeszcze odwrócić, czy Backroomsy ponownie mogą być takie wielkie, jak były rok temu. Ale dlaczego to wszystko doszło do tego momentu, w jakim jest teraz? Cóż, musimy zacząć od samego początku. Czyli od czasów, kiedy Backroomsy tak naprawdę się narodziły, więc przenieśmy się do mitycznego 2019 roku, który miał miejsce 4 lata temu. Kumacie? 2019 był 4 lata temu. Wtedy miałem 14 lat. Teraz jestem stary, kurde. To jest straszne. Tak więc sam pierwszy film o Backroomsach puściłem w październiku 2019 roku. To był piękny czas, byłem w 8 klasie i tak naprawdę jedyne co mnie obchodziło, to żeby nagrać kolejny film, bo miałem taką zajawę na to wtedy. I wówczas ktoś podesłał mi temat Backroomsów i dość mocno się tym zajarałem i puściłem film na ten temat. Nie wiedząc jeszcze wówczas, iż Backrooms to będzie jeden z największych tematów, jaki omówię przez najbliższe parę lat. Tak więc wszystko zaczęło się od zdjęcia. Tego zdjęcia, którego historia nie jest do końca znana. Sam próbowałem zbadać ją w pewnym filmie, aczkolwiek zasadniczo dokładne miejsce pochodzenia tego zdjęcia i historia, jak właściwie powstało, skąd się wzięło i tak dalej, jest totalnie nieznana. Jeśli nie będziesz ostrożny i wyrwiesz się z rzeczywistości w niewłaściwych miejscach, wylądujesz w Backrooms, gdzie jest tylko smród starego, wilgotnego dywanu. Dobra, doskonale znacie to zdanie. I tak właśnie zaczęło się zaplecza. Poziom zero. Hall. Dosłownie. Śmierdzący hall, przypominający jakiś hotel.
z nieskończoną ilością pomieszczeń, jeden wielki hol nie mający końca, nie mający niczego innego, żadnych innych form życia żyjących tutaj, dosłownie nic, tylko ty sam spacerujący po holu w nieskończoność, dobrze wiedząc, że już nigdy nie będziesz mógł zobaczyć rzeczywistości. Będziesz tam siedział do końca swoich dni. I to było przerażające, i to naprawdę bardzo przerażające. No i taki właśnie był pierwotny plan na Backroomsy, ale później zaczęto tę ideę rozwijać. Najpierw dodano potwory, Hansy, złodziei skór i tak dalej, te najbardziej podstawowe, następnie jakieś frakcje, a później zaczęto dodawać do tego świata kolejne poziomy. Pierwszy, drugi, trzeci, 188, 2000, 10000, tak w nieskończoność. Oficjalne poziomy trafiały na Backrooms Wikidot, aczkolwiek na Backrooms Fandom trafiały te tworzone przez fanów, których było znacznie więcej. No i w pewnej chwili ta granica między tymi dwoma miejscami zaczęła się zacierać, a ludzie trochę zaczęli mieszać jedne z drugimi. Aczkolwiek to wydarzyło się dopiero później. Przez następne lata Backroomsy nie cieszyły się zbyt dużą popularnością. Co 2020 i 2021 rok przesiedziały dość cicho, ale wszystko zaczęło zmieniać się w 2022 roku i to na samym jego początku, kiedy Backroomsy już były całkiem rozbudowane, a to lore faktycznie miało coś do zaoferowania. To już nie był jeden zwykły hall, do którego po prostu trafiasz od tak. Teraz to był zbiór takowych holi, tylko trochę innych, takich jak garaże, jakaś piwnica, londyński hotel zamieniony w niepokojące miejsce. Z biegiem czasu powstało naprawdę mnóstwo innych poziomów Backrooms i z biegiem czasu nagle wjechał Kane Pixels, który był wówczas znany z reżyserowania krótkich filmów w internecie, chociażby poświęconym Attack on Titan, i wówczas zrobił fan footage z Backrooms i tą historię bardzo dobrze znacie. Był to naprawdę dobry film. I zdobył naprawdę gigantyczną popularność, obecnie przebijając 50 milionów wyświetleń. Wówczas rozpoczął się wielki boom na Backrooms i to był moment zwrotny. Kane później wypuszczał kolejne filmy z Backrooms, które były naprawdę spoko. Także kręciły spore wyświetlenia, ale sukcesu Backrooms Found Footage już nigdy więcej nie udało mu się przebić. Backrooms Missing Persons to drugi najpopularniejszy film tego typu, który stworzył Kane i liczy sobie ponad 13 milionów wyświetleń. Wtedy wszystko się zaczęło. Ludzie dowiedzieli się o Backroomsach. Backroomsy stały się viralem, trochę memem, a trochę kolejnym strasznym czymś z internetu, tylko że na znacznie większą skalę. Ludzie zaczęli badać to lore, a Backroomsy stały się na tyle popularne, że zaczęły przyciągać coraz więcej osób do siebie. Coraz więcej osób, które po tym jak Backroomsy straciły popularność, już przestały z tego nagrywać i przeszły do innych tematów, sezonówki. I wówczas działo się naprawdę dużo. Od filmów, gdzie ludzie w mniej lub bardziej sukcesywny sposób próbują rozwikłać lore Backroomsów, analizując 50 poziomów w jednym filmie, poświęcając mniej niż minutę każdemu. Ała. Powstawało także znacznie więcej filmów typu found footage z Backrooms. Między innymi bardzo dużą popularnością cieszyły się zjeżdżalnie w Backrooms, które mogą być dość głupie, ale jeżeli nie jesteś mega ortodoksyjnym fanem, no to możesz się z tego pośmiać. W ogóle Pool Rooms to był giga fajny koncept i szkoda, że umarł tak szybko. No i właśnie, od początku 2022 roku do mniej więcej kwietnia, maja, Backroomsy cieszyły się największą popularnością. W czerwcu trochę ją podtrzymywały, przez lipiec także, ale później to wszystko zaczęło spadać i pod koniec sierpnia 2022 roku Backroomsy jakby przejadły się ludziom? I przez wrzesień i październik ich popularność spadła i to bardzo, bardzo. I w tej chwili jest to zaledwie połowa tego, jak popularne były Backroomsy jeszcze rok temu. Zatem co to spowodowało i dlaczego tak się stało? Tak więc nie chcę teraz zabrzmieć jak nie wiadomo kto, ale może pokażę wam kilka grzechów Backroomsów, przez które to wszystko wygląda obecnie tak jak wygląda. Tak więc przede wszystkim jedyny podstawowy problem Backroomsów, który bardzo często powraca, to że Backroomsy już nie są straszne. Ale to nie jest takie proste, ponieważ Backroomsy na przestrzeni lat zmieniły swój sens. I w porównaniu do tego, jak to wyglądało wcześniej, kiedy mieliśmy zagadkową przestrzeń bez wyjścia, gdzie po prostu trafiasz na jeden konkretny poziom, chodzisz w kółko, nie ma stamtąd wyjścia, jesteś w labiryncie, jesteś sam. Boisz się, że zostaniesz zapomniany. I w porównaniu do tego, co mamy teraz, do tego, co stało się z Backroomsami później, gdzie trafiasz do miejsca, gdzie masz pierdylion różnych poziomów, z różnych miejsc, z różnych linii czasowych, milion potworów tam, które same w sobie nie są takie złe, ale do tego za chwilę przejdziemy. Dodatkowo 100 tysięcy różnych frakcji, z których każda działa w zupełnie inny sposób. Jedne są na maksa poważne, a drugie są zupełnie niepoważne, śmieszne.
jakby niedorzeczne. A gdyby tego było mało, raz możesz trafić na poważny poziom, który faktycznie jest interesujący, ale z drugiej strony na poziom typu 2137, który co prawda nie jest oficjalny, ale istnieje w innej bazie Backroomsów i ludzie siłą rzeczy biorą go pod uwagę. I z samym robieniem backowych poziomów nie mam problemu. Samo w sobie jest to git, ale kiedy bierze się je na poważnie i miesza z tymi prawdziwie dobrymi, to robi się już trochę gorzej. No bo myślę, że ze względu na zbyt dużą inwencję przypadkowych osób i brak większej kontroli nad tym światem przez jakąś administrację czy coś, to wszystko po prostu przestało mieć sens i przestało być straszne, no bo co ci z przerażających backroomsów, kiedy nagle masz tam Shreka? Co ci z przerażających backroomsów, skoro masz tam Hagiego Wagiego? Co ci z całej historii o wyznawcach Jerego, kiedy nikt nie ma nad tym kontroli i to wszystko jest takie zwykłe, nieobudowane w coś więcej? Co ci z tego, skoro jest to jeden z wielu wpisów i to, na co zwróciłem uwagę rok temu, kiedy składałem film o wyznawcach Jerego, nawet nie ma jakichś normalnych grafik, które by ci to wizualizowały. Jak gdyby jest tutaj kilka grzechów, przede wszystkim brak spójności, bo w absolutnie wielu miejscach nic nie łączy tych poziomów, to jest wielokrotnie wysyp różnych niezwiązanych ze sobą rzeczy, a jeżeli chodzi o backroomsy, czyli o miejsce, które jest jednym miejscem złożonym z wielu poziomów, to powinno być tu siłą rzeczy jakieś spoiwo, albo co najmniej jakaś grupa ludzi, jakichś adminów, czy ludzi ponad innymi użytkownikami, którzy by to wszystko monitorowali. Żeby nie stał się z tego taki bałagan, jakim to wszystko jest teraz. No przepraszam was bardzo, ale Shrek w backroomsach, Patryk w backroomsach i tak dalej, może być spoko jako troll, ale kiedy bierze się to do tej głównej linii, to to wszystko przestaje być jakkolwiek straszne. A tym bardziej jest to podbijane przez różne filmiki na YouTubie, bądź gry, gdzie ten cały strach od tego wszystkiego odchodzi. I to samo w sobie nie musi być koniecznie problemem, ponieważ śmieszne backroomsy także są fajne, ale jeżeli się to od siebie rozdzieli, bo później powstaje z tego wielki miszmasz, gdzie niewielu jest w stanie się połapać w tym wszystkim. No i poniekąd niby jest to rozdzielone na Wikidota i na fandom, ale z siłą rzeczy ta bariera nie jest zbyt widoczna. No i to wszystko sprowadza nas do twierdzenia, iż backroomsy poniekąd zostały zmasakrowane przez swoją społeczność. Początkowo, kiedy backroomsy nie były na tyle popularnym tematem, to wszystko jako tako trzymało się kupy, nawet kiedy dochodziły do tego świata kolejne poziomy, które rozwijały to wszystko, ale w granicach zdrowego rozsądku. Później, kiedy wszedł Kane Pixel ze swoim backrooms found footage i nagle backroomsy stały się jedną z największych rzeczy w internecie swego czasu, a za pośrednictwem tej popularności do świata backroomsów wpuszczono zupełnie nową, gigantyczną grupę fanów, ci zaczęli rozwijać to uniwersum na swój sposób, dodając wiele fanowskiego kontentu, który jest spoko, ja nie mam z tym problemu, ale wiele osób miało, ponieważ to jest właśnie ten moment, kiedy backroomsy przestały być takie straszne, a zaczęło pojawiać się tutaj więcej beki, śmiesznych rzeczy, bądź kontentu bardziej przystosowanego pod młodszych odbiorców. Według wielu ja w tym wszystkim na przykład też nie jestem bez winy, ponieważ też nagrywałem filmy o tych mniej strasznych częściach backroomsów, ale ja nie miałem z tym problemu. Chociaż teraz poniekąd widzimy, do czego to wszystko doprowadziło. Ludzie widząc to wszystko, widząc przesyt tych backroomsów, widząc sam fakt, że przez to wszystko magia tego świata po prostu z niego uciekła, a także fakt, że youtuberzy już przestali tak często o tym nagrywać ze względu, w moim przypadku przynajmniej, na brak tej magii, przestali być na tyle zainteresowani tym tematem i trend backroomsów umarł zaskakująco szybko. W sumie nie aż tak umarł, on po prostu stracił bardzo na popularności, ponieważ backroomsy do tej pory cieszą się naprawdę sporym hype'em. Co prawda jest to zaledwie połowa popularności z takiego początku 2022 roku, ale cały czas jest to większe niż było przed wielkim boomem spowodowanym przez Kane Pixels. Ja nie dawałbym tutaj jeszcze jakiegoś ostatecznego osądu, póki co no nie ma tego czegoś w backroomsach, ale patrząc na to, że do tej pory ten temat bardzo ładnie się utrzymuje, myślę, że ta magia może wrócić. Nie dziś, nie jutro. Ludzie mogą trochę o nich zapomnieć, tak samo jak zapomnieli obecnie. Teraz backroomsy wydają się być dość martwe w świadomości ludzi, aczkolwiek nie aż tak. Myślę, że kiedy ludzie totalnie zapomną o backroomsach, a później będzie mieć miejsce jeden wielki comeback, to myślę, że backroomsy ponownie mogą być wielkie. Ponieważ prześledzimy sobie historię backroomsów od 2019 roku. Nagle backroomsy powstają, są bardzo niszowe i jest ta początkowa popularność. Filmy z backroomsów przebijają te 100 tysięcy wyświetleń, tak? Czyli siłą rzeczy cały temat istnieje. Później to spada. Na kilka lat. Ludzie nie mówią o tym za bardzo. No może gdzie nie gdzie powstają jakieś tam filmy, ale backroomsy już nie mają tej popularności początkowej. No i ten lore powoli jest gdzieś tam budowany na Wikidocie. Powstają kolejne poziomy, potwory, frakcje i tak dalej.
Później, na przełomie 2021 i 2022 roku, coś zaczyna się zmieniać, jak Kane Pixels wypuszcza swój Backrooms Found Footage i rozpoczyna swoją serię z Backroomsów, która zbiera gigantyczne, wielomilionowe wyświetlenia, ludzie dowiadują się o Backroomsach i nagle mamy gigantyczny, największy w historii Backroomsów boom. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku Backroomsy są wielkie i popularne przez kilka miesięcy, aż w końcu dochodzi do tego przesytu. Kiedy tego jest po prostu za dużo, pojawia się tutaj za wiele nowych rzeczy. A dodatkowo, jeżeli podejdziemy do tematu na poważnie, to Backroomsy nie mają na tamten moment nic więcej ciekawego do zaoferowania, ponieważ twórcy zdają się nie być na tyle kreatywni i ludziom przejada się ten temat. Popularność Backroomsów spada, odchodzi około połowa ludzi, którzy faktycznie się tym wszystkim interesowali. Pozostaje ta druga połowa, która cały czas w Backroomsach jest aktywna. Patrząc na Google Trends, ten temat nie umarł. On oscyluje sobie, raz idzie do góry, raz idzie w dół. W ostatnim czasie nawet trochę się to zwiększyło. W mojej opinii znów musi minąć trochę czasu, ponieważ Backrooms to jest naprawdę bardzo pojemne uniwersum, które może zaoferować jeszcze wiele rzeczy, pod warunkiem, że twórcy będą na tyle kreatywni. Backrooms już przez pewien czas mogą być mniej popularne. Może nie być tej magii, ale za jakiś czas myślę, że to się wydarzy. Że pojawi się w tym świecie coś, co przywróci tą magię i przywróci rozgłos i ludzi, tylko musimy na to trochę poczekać. Czy będzie to found footage? Nie wiem. Kane Pixel zdaje się, że bardzo spadł ze swoją kreatywnością, jeżeli chodzi o filmy. W sensie też za bardzo nie ma go za bardzo jak obwiniać, ale z drugiej strony mógł pokazać coś więcej, ponieważ jego filmy z Backroomsów oscylują wokół jednego tematu. Poziom zerowy. Chodzenie po poziomie zerowym, badanie wszystkiego, łażenie w kółko, ewentualnie kilku innych poziomach, takich mega nudnych. Następnie powrót, budowanie jakiegoś nudnego lore wokół Async, które tak naprawdę niewielu interesuje. A później powtórz, łażenie po poziomie zero. Kogo obchodzi poziom zero? Po tym jak Backroomsy są na tyle gigantyczne, że masz tam pierdylion innych światów, których możesz pokazać setki. Po co ograniczać się do tego poziomu zero? Po co ograniczać się do tych wszystkich nudnych światów, które są jakimś miastem, jakimś pomieszczeniem, skoro masz takie poziomy jak na przykład poziom 10, który jest polem. I na polu można pokazać wiele świetnych rzeczy, bo to pole. Wiecie, o co mi chodzi. Found footage na polu byłby po prostu świetny. Myślę, że idealną formą na found footage byłaby jakaś antologia, gdzie nie ma jakiejś jasnej ścieżki fabuły. W tym przypadku Async, jak było u Kane'a, które no nie było tak ciekawe. To jest trochę tak jak grasz w Assassin's Creed'a, ale modlisz się tylko o to, żeby wywalili ten głupi, współczesny wątek, żebyś mógł się skupić na czymś normalnym, a nie na... Abstergo to było? Tak, na Abstergo. Abstergo? Czekaj. Ta, Abstergo. To była najnudniejsza rzecz w całym Assassin's Creed'ie. Po co to tam jest? Gdyby tak wykopać cały pomysł z Async, na przykład po kilku odcinkach, że dowiedzieliśmy się o istnieniu czegoś takiego w Backrooms i tyle. A gdyby późniejsze odcinki były czymś na wzór antologii, które by pokazywały jakąś oddzielną historię, która miałaby miejsce w innym poziomie Backrooms co odcinek. Jeden odcinek na poziomie 10, drugi na poziomie 188, odcinek w Pool Roomsach, na poziomie 100, jakiś odcinek z bytem 666, jakiś odcinek o poziomie fan, który co prawda nie jest oficjalny, ale jednak, z tych nieoficjalnych stworzonych przez fanów jest świetny. Odcinek o Run for Your Life i tak dalej. Myślę, że Kane to była osoba, która robiła najlepsze filmiki o Backroomsach, o czym nawet świadczy sam fakt, że współpracuje on przy filmie Backrooms, który podobno teraz jest skręcony, ale sam nie wiem tak do końca. On ma gigantyczne umiejętności i gdyby tak przekuł to wszystko w inne filmy typu Backrooms Found Footage, gdzie po prostu mamy inne poziomy, które fajnie zostałyby pokazane, to by było naprawdę świetne i myślę, że przez to Backroomsy mogły być do tej pory popularne. Gdyby ten świat był jakoś kreatywnie wykorzystywany w inny sposób niż dodawanie Shreka do Backroomsów. Monotematyczność to jest jeden z największych grzechów Backroomsów. Że tam się nic nie dzieje i pokazano nic nowego od czasów Backrooms Found Footage. Z pominięciem tych wszystkich leveli cały czas powstających. I myślę, że to są właśnie te podstawowe problemy Backroomsów. Monotematyczność, ponieważ w tym świecie nie pojawiło się nic nowego od pewnego czasu, więc wszystko stało się po prostu nudne. Przesyt, ponieważ tego jest po prostu za dużo w pewnych kwestiach i ciężko się w tym połapać tym bardziej nowym odbiorcom. Brak spójności, ponieważ nie ma czegoś, co by to wszystko połączyło ze sobą. Jakiegoś wspólnego ogniwa, poza tym, że jest tutaj Backrooms. Brak kontroli nad tym wszystkim, ponieważ gdy była ta kontrola, wszystko byłoby faktycznie spójne. Wracamy do poprzedniego punktu. Utrata niepokoju przez ten świat, ponieważ to już przestało być tak straszne, jak było na początku. Co jest wadą dla bardzo wielu osób. No i na sam koniec, zniknięcie magii z tego świata. Że to już nie jest to coś. Teraz po prostu patrzysz na to, o, Backrooms, a nie
Bakrums. Jeżeli siedzieliście w tym świecie przez kilka miesięcy razem ze mną chociażby, to chyba wiecie, o co mi chodzi. Ale nie mówię nie, Bakrumsy myślę, że mają jeszcze wiele okazji, aby się odbudować. Tym bardziej teraz, kiedy to jeszcze nie jest na tyle zapomniane. Nie musi pojawić się tylko jedna rzecz, która faktycznie siądzie i wywali ten świat na samą górę jak kiedyś. Myślę, że musimy na to po prostu jeszcze trochę poczekać. No i w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie i czy Bakrumsy według was już umarły, czy jeszcze nie, czy dopiero umierają. Jestem bardzo ciekaw waszych przemyśleń na ten temat. Cóż, jeżeli materiał ci się spodobał, zostaw suma na kanale. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnij na mojego Instagrama, TikToka i Spotify'a. Wszędzie to Mondar X, będzie mi naprawdę bardzo miło. A tymczasem wyszczypię już wkrótce, mówiąc Mondar, siemanko, cześć.